ja bardzo lubię piłkę nożną i tak optymistycznie powiem, że pamiętam czasy, kiedy w Bayernie Monachium pierwsze skrzypce w linii pomocy w środku pola grał Górecka, to Bayern wygrywał wszystko, a widzę, że w naszym studio siedzi Górecka. No właśnie, zaraz wszystko się wyjaśni, bo jeśli zastanawiają się Państwo, dlaczego Jakub Bednaruk, zwykle bardzo elegancki Jakub Bednaruk, trzeba dodać, dzisiaj jest bez krawata i bez koszuli, to za chwilę będzie stuprocentowe wyjaśnienie tego, co się wydarzyło, ale żeby to zrobić, musimy jeszcze na moment cofnąć się w czasie i przenieść się do Gdańska. Czy ty, Kuba, czekasz na, nie wiem, na kogoś albo na którąś z zawodniczek szczególnie podczas tego dzisiejszego meczu? No wczoraj gadaliśmy na temat koszulki góreckiej dla mnie, tak? Tak jest. Poczekaj chwilę, poczekaj, bo my jesteśmy przygotowani w tej sprawie. I mam ubierać? Obiecaliśmy ci, zobacz. Oczywiście. Specjalnie Zuzia przywiozła przed meczem koszulkę dla ciebie. Bardzo proszę. Mamy nadzieję, że wystąpisz mi po meczu. Jak dojdziemy do Gliwic, to ubieram na pierwszy metr w Gliwicach. Słowo się rzekło, a Jakub jest człowiekiem wyjątkowo honorowym, więc Jakubie, jeśli mógłbyś w pełnej krasie zaprezentować koszulkę, którą masz dzisiaj na sobie, niech się Państwo nie... właśnie, jest Górecka, koszulka absolutnie oryginalna. No to teraz wytłumaczmy tylko, Kuba, dlaczego to jest biała koszulka, a w Gdańsku dostałeś czerwoną? Musiałem dzisiaj rano oddać, bo dziewczyny w czerwony grają i nie pozwoliła mi. Musiałaby na libero wyjść, musiałem oddać, więc to jest zastępcza. To jest zastępcza koszulka, ale jak najbardziej od Zuzanny Góreckiej prosto z jej rąk.